wiecie po prawo Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pragnę zaopatrzyć na świecie Marii Panny Skarskiej, Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw, przywitać wszystkich zaproszonych gości, którzy przybyli i również tych, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę na temat tego sanktuarium, ale również i Matki Bożej, naszej kochanej Matki, która tutaj w tym sanktuarium każdego wysłuchuje, każdemu przychodzi z pomocą, bo jest naszą najlepszą Matką. Na ten temat więcej powie Pan Profesor, dlatego bardzo proszę Pana Profesora Wiesława Krajewskiego i przekazuję mu głos, bo on tutaj najlepiej wszystkich zna, niestety ja wszystkich nie znam, którzy nie mówią się z wartościami i tytułami, dlatego wolę oddać profesorowi głos, żeby to zrobił w sposób doskonały, tak jak to zawsze czyni. Jest tutaj witam u siebie, jak gospodarz, dlatego zapraszam teraz, oddaję mu już głos, aby nas wprowadził w temat Matki Bożej Królowej Ziemi Dobrzyńskiej i Matki Bożej Brzemiennej. A całe spotkanie nasze to jest promocja właśnie tej książki, która w ostatnim czasie była tak bardzo skrętliwie, powoli pisana, ale bardzo dogłębnie badane wszystkie właśnie te wątki i historyczne docieranie do niektórych bardzo trudnych zagadnień, ale w sposób naukowy został to teraz przedstawiony. Mam nadzieję, że troszeczkę w łatwiejszy sposób dla każdego zostanie to przekazane teraz nam, żeby się nas zaciekawić bardziej, żeby każdy mógł usiąść tą książkę i sobie przeczytać już sam indywidualnie. Po naszym spotkaniu wyprzedzam troszeczkę, zapraszam do każdego do refektarza warsztatowego na wspólną takie posiedzenie, żebyśmy mogli się napić herbaty, kawę, żeby Pan Profesor mógł w spokoju podpisać każdemu książkę, napisać tę dedykację i żebyśmy mogli jeszcze na ten temat porozmawiać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi właśnie, może zadać jakieś pytania, które w czasie tego wystąpienia Pana Profesora zrodzą się w naszych głowach, w naszych umysłach. A teraz już bardzo proszę, zapraszam Pana Profesora i oddaję już mu głos. Czcigodni ojcowie, przewielebni księża dekanaty, z dekanatów co najmniej dwóch. Bardzo szanowni Państwo, uczestnicy spotkania promocyjnego przygotowanego, można powiedzieć, miesiąc po takiej kolejnej dacie, jakim jest data koronacji figury Matki Bożej. Państwo bardzo serdecznie raz jeszcze witam wszystkich uczestników tego spotkania i promocji tej skromnej książeczki. Witam przede wszystko może w innym stylu niż to bywa na uroczystościach świecko-kościelny, może powitajemy tak, jak to była uroczystość kościelno-świecka. Czyli witam serdecznie księdza dziekana, księdza kanonika Zakrzewskiego Stuchowa, prawda, gospodarza miejscowego dekanatu. Witam księdza prałata Tadeusza Zabornego. Do niedawna proboszcza parafii świętej Trójcy w Rybinie. Witam serdecznie księdza kanonika Drozdowskiego z Rybina, który zawsze towarzyszy naszym. Witam bardzo serdecznie księdza doktora Iwo Janusza, miejscowego znawcę Matki Bożej, bo cóż ja świecki mogę o Matce Bożej powiedzieć więcej niż osoba do tego powołana, która również zajmowała się.
Witam i cieszę się z obecności władz miasta i gminy Skępe, pana burmistrza Piotra Wojciechowskiego. Witam serdecznie. I bardzo serdecznie witam przewodniczącego miejskiej Rady Miasta Ryszarda Szewczyka. Proszę Państwa, a teraz chcę w sposób szczególny powitać wszystkich członków Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, bo jest tutaj członków naszego towarzystwa najwięcej. Jak zwykle Państwo skorzystaliście z naszego zaproszenia. Witam wszystkich członków, prawda, na czele z honorowym członkiem raz jeszcze powitam się tym prawatem Tadeuszem Zabornym oraz drugim honorowym członkiem, panem inżynierem Władysławem Szczutowskim, w drugim urzędzie. Kolumbia Dobrzynia, z Rypina, z Wocławka, Dobrzynia, nie mieli z Kolumbiem Dobrzyniem, z Łapinuszka, z Warszawy, z Mysłakówka. Witam bardzo serdecznie pana Ludwika Chełmińskiego z Warszawy, przedstawiciela zacnego rodu Chełmińskich, zacnego rodu bardzo zasłużonego dla ziemi dobrzyńskiej. Witam serdecznie rodzinę państwa Ciesielskich, a więc według godności nie tylko urzędu, ale przede wszystkim wieku państwa Władysława i Bolesława Ciesielskich ze Skępego oraz panią Bożenę Sławomira Ciesielskich. Witam bardzo serdecznie prezesa Stowarzyszenia Gminy Ziemi Dobrzyńskiej, pana Ryszarda Bartoszewskiego. Witam pana prezesa. Witam wreszcie pana przewodniczącego Stowarzyszenia Gminy Ziemi Dobrzyńskiej, pana Dariusza Krowaka oraz dyrektor szkół, dyrektor przedszkoli. Witam bardzo ciepło, serdecznie moich wymyśliniaków, czyli moje koleżanki i kolegów z tego seminarium nauczycielskiego za murem. Serdecznie witam wszystkich wymyśliniaków, w szczególności państwa mangowskich, którzy siedzą, prawda, też w pierwszej części kościoła. Witam mojego piewcę i gloryfikatora, oczywiście niezasłużenie, pana Piotra Bednoża z Kikonu. Członków Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego chcę bardzo serdecznie oddzielnie powitać pana prezydenta Wrocławska Ryszarda Odyńskiego, pana doktora, bardzo serdecznie. Z panią wiceprezydentem. Jak się było prezydentem czy wiceprezydentem, to po prostu się było, pani Wanda Muszarska. Proszę Państwa, pewnie nie wszystkich zdołałem powitać, ale przecież to jest to spotkanie po to, żebyśmy się dobrze wszyscy czuli. Ksiądz ojciec Barwian, proboszcz, jednocześnie proboszcz parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Skępem, aż zanadto mnie przywitał, aż zanadto powiedział, że ja wszystko wiem. Proszę Państwa, jest tak z każdym dziełem, że żeby ono powstało, musi być przede wszystkim inspiracja, a potem siła do wykonania tego przedsięwzięcia. I powiem tak na początek, mimo że moim wstępem, bo mogę tak powiedzieć, z wielu różnych powodów, nie tylko z tego powodu, że dokładnie 52 lata temu wyszedłem za trybuną. 52 lata temu, można powiedzieć, kawałek czasu. W 65 roku. Ale również z powodów sentymentalnych, ale również teraz od kilku dobrych lat, od kilku lat z powodów rodziny. To jest również moje Skępe. I mimo że zdarzyło mi się napisać kilka książek o Skępem, to nigdy nie byłbym w stanie sam się zmotywować i zainspirować, gdy
czyli ojciec gwardian, ale nade wszystko siedzący w pierwszym rzędzie. Cieszę się, że ojciec zajął tutaj tak godne miejsce. Ojciec doktor Iwo, który wynalazł mnie, jak mówią dzisiaj, znaleźć człowieka, to najłatwiej, jak to mówi się frywolnie, pogrzebać w internecie. I pewnie tak było z naszą znajomością. Ojciec Iwo pogrzebał w internecie, znalazł mnie, napisał maila i potem, to było bardzo niedawno, zainspirował mnie do tego, że trzeba coś zrobić. Coś jeszcze zrobić z wizerunkiem, coś jeszcze zrobić z tytułami dla tej figury, która została umieszczona w centralnym miejscu kościoła, w centralnym miejscu ołtarza głównego. Proszę Państwa, gdy powstaje książka, ci co piszą książki to wiedzą, ci co nawet pisali drobne przyczynki to wiedzą, że trzeba sobie postawić jakiś cel. Trzeba postawić sobie jakiś cel. Czyli, krótko mówiąc, trzeba ustalić tezy do tej książki. I tymi tezami do tej blisko 200-stronicowej książeczki były dwie kwestie. Po pierwsze, chcieliśmy w sposób zdecydowany zaprzeczyć temu, co od kilkuset lat mówiło się, że jest to królowa Mazowsza i Puław. Chcieliśmy zaprzeczyć i powiedzieć, że przede wszystkim figura i Matka Boża, w sensie duchowym, królująca w ołtarzu Skiepskim jest królową ziemi dobrzyńskiej, a dopiero Puław, i dopiero Mazowsza. W kolejności zgodziliśmy się, żeby to było ziemia dobrzyńska, Mazowsze i Kujawy. I wreszcie drugi cel, który nam przyświecał, żeby mocniej po 4 lutego 1954 roku, bo to jest data, która wyznaczyła kolejny tytuł dla Matki Bożej Skiepskiej, mianowicie jej brzemienność. Tyle tylko, że od 1954 roku niewielu wiedziało, że jest to nowy tytuł, że ten nowy tytuł można przystosować. Mało tego, jak powiedział kilka tygodni temu ojciec gwardian, ojciec Dobromir, że Matka Boża upomniała się po ponad 500 latach o nowy tytuł, a mianowicie tytuł Matki Bożej Ziemi. Można w związku z tym dodać, że ta książka wyrosła z potrzeby dla udowodnienia tych dwóch celów: dobrzyńskości i brzemienności. Stąd w tytule książki, bo on został powtórzony na stronie tytułowej tej stronnej prezentacji, chcemy przywołać i powiedzieć, że te dwa tytuły będą na czele wszystkich dotychczasowych tytułów. Dobrzyńskość Matki Bożej i brzemienność Matki Bożej. Tak jak powiedzieliśmy w Skiepskim wizerunku. Panu przyjdzie.